Witam serdecznie w kolejnym programie Korzenie Rocka. Dzisiaj mamy gościa z Litwy, konkretnie z Wilna. Jest to nasz wspólny kolega, też związany z rock'n'rollem, pamiętający trasę polskich gwiazd rock'n'rolla po dawnym Związku Radzieckim. Jest to Piotras Kalasnikas z Wilna. Witamy Cię, Piotrze, w Polsce, witamy Cię w Trójmieście. Wczoraj byliśmy razem obecni, zresztą przyjechałeś w tym celu, żeby zobaczyć film o legendzie Krzysztofa Klęczona. Powiedz mi, jak ten film odebrałeś i jak Ci się w ogóle kojarzy Krzysztof Klęczon? No, muszę powiedzieć, że film wywarł na mnie bardzo mocne wrażenie. Zwłaszcza największe wrażenie sprawiły komentarze Seweryna Krajewskiego. Mi się wydaje, że on jak kolega, jak kompozytor najgłębiej to zrozumiał tragedię i problemy Klęczona. I te komentarze Seweryna to naprawdę bardzo mnie to zrobiło wrażenie na mnie. Seweryna Krajewskiego poznałeś osobiście, ponieważ uczestniczyłeś w organizacji tras koncertowych w Związku Radzieckim, właśnie Czerwony Gitar. Jak wspominasz te czasy i może, no chciałbym, żebyś uświadomił tamte czasy, kiedy to organizowało się te koncerty. Nie było takie proste wyjechać do Związku Radzieckiego, ale tam nasi wykonawcy, nasi rock'n'rollowcy zarabiali rzeczywiście dość duże pieniądze, dzięki czemu no, można było potem działać mocniej już i w kraju. Ja pracowałem jako pilot z ramienia Goskoncertu i pracowałem z większością polskich gwiazd estradowych. Zaczęła się praca z polskimi artystami, to pierwszy zespół Mazowszy w 1968 roku. To już kawał czasu. Osobiście znałem panie Miro Rzymińskie-Sygetyńskie. Osobiście dostałem podziękowania za trasę, za opiekę w czasie trasy. Potem pracowałem z Notoco zespołem. Notoco, tak zdarzyło się, że pracowałem pół roku życia w prezencie. Pół roku trasy w Związku Radzieckim to jest ogromne przeżycie. Ogromne, tym zwłaszcza z takim zespołem jak Notoco. To tam czasami było wesoło. Działy się różne rzeczy. Różne rzeczy. I wesołe. I wesołe. I był rock'n'roll. Tak, i co trzeba było załatwiać i szybko. I żeby nie było tam żadnych jakichś tam konfliktów albo coś, ale sukces mieli niesamowity, można tak powiedzieć po polsku, wielki sukces mieli. A powiedz mi trochę o trasie Czerwony Gitar, jakie masz wspomnienia? Potem tak się zdarzyło, że pracowałem z, mi się wydaje, że najlepszym polskim programem, w którym uczestniczyli Czerwone Gitary, Filipinki, Sośnicka, Bolesław Gromnicki, Tereza Tutinas i Włodzimierz Patuszyński był konferencjerem. A czy to taka mieszanka, można powiedzieć, ale wybuchowa? To sława rozeszła się bardzo szybko po całym Związku Radzieckim i wszędzie to 2 miesiące trwała trasa. I teraz powiedz, ile koncertów w ciągu 2 miesięcy? Coś było 75, prawie 80 koncertów, bo dlatego, że powiedzmy, byliśmy w Tambowie, zaczynaliśmy trasę i do nas w pierwszym dniu przyjechali przedstawiciele z Azerbejdżanu w celu, żeby umówić się o dodatkowych koncertach. I w Baku graliśmy po 3 koncerty dziennie i już trudno było zrozumieć, gdzie koniec jednego koncertu, gdzie początek drugiego koncertu. To jest niebywałe, bo w czasach dzisiejszych to jest nie to do pomyślenia. To niemożliwe, nie do wyobrażenia. No i to tam byli przerzuty, powiedzmy, z Tbilisi do Taszkentu, z Taszkentu do Moskwy. I takie wielkie odcinki trzeba tam samolotami. To było samolotami z reguły, tak? Czasem czarter z Tbilisi do Taszkentu czarterem. Lecieliśmy tu 124. No i były problemy w czasie trasy, powiedzmy, tam ze sprzętem. Sprzęt nie doleciał do Moskwy na czasie. Tam parę koncertów mniejszych było odwalane. I po raz pierwszy w Moskwie, żeby tam uratować te koncerty, na Luźnikach, w wielkiej hali sportowej,
Czerwone Gitary po raz pierwszy, zdaje się, grali na wypożyczonym sprzęcie i bez strojów koncertowych. Dwa koncerty odegrali, ale potem już trzęt przebył i wszystko poszło swoim trybem, jak należy. Ale sukces to był jedna z lepszych tras, które ja przypominam sobie. Ale ja myślę, że wtedy rzeczywiście Czerwone Gitary były dość wielką gwiazdą. Nie tylko w Polsce, ale właśnie na rynku radzieckim, prawda? Na rynku radzieckim, tak. To Czerwone Gitary to były jakieś etalonem było. Ja pamiętam spotkania z tobą, które mi utkwiły pamięci. To były słynne koncerty, na które przyjechaliśmy z zespołem TSA. I to był udział w spektaklu Jezus Chrystus Superstar, gdzie przyjechaliśmy z Teatrem Muzycznym i zespół TSA wystąpił w roli głównej, a Piekarczyk był w roli głównej Jezusa. Ja chciałem podkreślić, co ważne, że to zdarzyło się po raz pierwszy w Związku Radzieckim. Publiczność radziecka nie miała możliwości zobaczyć ten musical. I to jest ważne i ważne, że inicjatywa tych koncertów, występów, to wychodziła od nas osobiście, z dolu, nie z góry, tak. Bez żadnych dyrektyw. My uważaliśmy, że to pożyteczne, że to warte, żeby pokazać ludziom. I jeżeli pamiętasz, to w ciągu bardzo szybko, 4 komplety w Palacu Sportu, tam 6 tysięcy miejsc, 24 tysięcy biletów było sprzedane w ciągu parę dni. Dokładnie. I co się działo na sali, to... To było dla nas ogromne przeżycie. Pamiętaj, grano w języku polskim, chcę podkreślić. I w czasie wywiadu, wtedy jeden dziennikarz zapytał, dlaczego po polsku. Laso Gruza odpowiedział, ponieważ tutaj wśród obecnych więcej rozumie po polsku niż po angielsku. I tak wyszedł z sytuacji. Ja pamiętam, ale to bardzo przyjemne wspomnienie. W którym to roku było, nie wiem, czy pamiętasz? Znaczy 86, coś po 80. Ja tylko pamiętam też z tego okresu naszą przeprawę przez granicę, ponieważ udało nam się wtedy dokonać cudu, ponieważ nie chcieliśmy jechać drogą okrężną. Wtedy jeszcze nie było przejścia granicznego w Mamonowie. Nam się udało to załatwić na hasło, że tak powiem, zespołu TSA i Teatru Muzycznego, że przepuszczono nas przez granicę, gdzie był w zasadzie normalny szlaban, nie było żadnych budynków. I pamiętam, że wtedy dokładną rewizję na granicy. Ale zdążyli na czas to... Zdążyliśmy oczywiście na czas, ale ta rewizja spowodowała, że zarekwirowano nam znaczki z papieżem, z Solidarnością i z Lechem Wałęsą. I to nam zabrano na granicy i baliśmy się, że w ogóle nie zostaniemy wpuszczeni, ale się udało. Tak? I dojechaliśmy na czas na koncert. Rzeczywiście wspaniała publiczność, wspaniała atmosfera i wspaniała zresztą organizacja z twojej strony. Ja jeszcze jeden szczegół. Wyniki finansowe bardzo dobre były. I wtedy wnieśliście, jeżeli pamiętasz, do Fundusz Kultury pewną sumę. Zgadza się. To był taki gest z polskiej strony. Był Fund Kultury jakiś taki. Zarobiliśmy więcej niż planowaliśmy i postanowiliśmy wykonać wtedy gest. Taki gest był bardzo taki. I dar serca od wszystkich artystów. Złożyliśmy się rzeczywiście tutaj i to było zresztą wspaniale odebrane i to było ogromne przeżycie dla obydwu stron. Ja może po raz pierwszy w Związku Radzieckim to dzięki naszym wysiłkom to się było zrealizowane, naprawdę. Piotras, powiedz mi, co robisz teraz i czy jeszcze w obecnej sytuacji, już w tej chwili na Litwie, w Wilnie, czy przyjeżdżają polscy wykonawcy, czy Polacy mieszkający na Litwie mają okazję chodzić na koncerty na przykład zespołów rock'n'rollowych? Czy tego w tej chwili już nie ma? Teraz sytuacja się zmieniła. Palac Sportu, w którym pracowałem, zamknięty, stoi pusty. I powiedzmy, takich masztabów, jak to było, dzisiaj nie ma. Przyjeżdżają zespoły, ale to tak, jeden koncert. I to całkiem inna kalkulacja, całkiem inaczej wygląda ten biznes, czy show biznes. Ja osobiście teraz przeważnie zajmuję się to eksportem wielkich orkiestr symfonicznych,
na różne festiwale międzynarodowe. Powiedzmy. I słyszałem, że szykujesz się na przyjazd do Trójmiasta z orkiestrą na festiwal, który organizuje Konrad Mielnik. Tak, w przyszłym roku. W ubiegłym roku byłem tutaj, uczestniczyłem w festiwalu, Gdańskim Muzycznym Festiwalu Muzycznym z orkiestrą Ermitaże z Sankt-Petersburgu. A w przyszłym roku umówiłem się o udziale Orkiestry Narodowej, Filharmonii Narodowej z Wilna. Przyjeżdża orkiestra, lepsza symfoniczna orkiestra na Litwie, przyjeżdża do Gdańska w przyszłym roku, w kwietniu 15 dokładnie koncert odbędzie się. I będzie nowa, młoda skrzypaczka Dalia Kuznecova-Ajty, bardzo wybitna, młoda skrzypaczka, będzie jak solistka w tym koncercie 15 kwietnia przyszłego roku. No to zapraszamy Cię ponownie do Trójmiasta. Ja liczę na to, że ponieważ wystąpiłeś w programie Korzenie Rocka, wspomnieliśmy nasze dawne czasy i wspólne działania na rzecz rock'n'rolla na Litwie i w Związku Radzieckim. Ja myślę, że znowu po tym, co się stało tu w Trójmieście, po spotkaniu na filmie poświęconej historii Krzysztofa Klęczona, że odżyje w Tobie jakby rock'n'roll na nowo. I że wkrótce również zorganizujemy coś na rzecz rock'n'rolla właśnie w Wilnie i przypomnimy sobie pewne wydarzenia, które, no, które należy powtórzyć. Pamiętać. I że może zorganizujesz i znajdziesz na to sposób, żebyśmy mogli znowu zaprezentować gwiazdy polskiego rock'n'rolla właśnie w Wilnie. Na to bardzo liczymy. I myślę, że za rok, jak się spotkamy znowu w Pokorzeniach Rocka, opowiemy Państwu o efektach naszego wspólnego działania. Dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Skalasnikas z Wilna. Dziękujemy.